How's the weather? Pogoda jest świetnie. Pogoda jest świetnie. Chyba lepiej tego nie mogę nazwać, więc skoro pogoda jest świetnie, to możemy teraz po prostu w tę pogodę świetnie udać się gdzie? Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami kolejny odcinek z Stardew Valley, zimowy siódmy dzień Sundaya. Nie wiem, co teraz powiedziałem, chodzi oczywiście o to, że mamy siódmy dzień zimy w Stardew Valley, więc moi drodzy, zaczynamy oczywiście od sprawdzenia, co tam ciekawego, wow, się dzieje i dzisiaj, przepraszam, jutro mamy festiwal lodu. This event will take place in the forest starting between 9 AM and 2 PM. Czyli do drugiej po południu muszę, że tak powiem, tam się zgłosić. Festival of Ice, festiwal lodu. Okej, spoko, jak tam szczęście? No dzisiaj trochę gorzej, ale nie będę się chyba cykał, po prostu pójdę ogarnąć sprawę dochodzenia do samego dna kopalni. Plum pudding, czyli możemy zrobić sobie pudding z śliwek. Okej, to jest kolejna rzecz, którą się nauczyliśmy. Jak widzicie, mamy już coraz więcej tych receptur. Możemy sobie nawet zerknąć tutaj. Może niekoniecznie tu, a bardziej tutaj. Proszę bardzo, no coraz więcej tych receptur rzeczywiście mamy dostępnych. Może coś z tych rzeczy rzeczywiście trzeba było ogarnąć. Zobaczcie, wild plum wymaga cukru, mąki i do tego jeszcze dwóch dzikich śliwek, które oczywiście trzeba zdobyć na jesieni. Ale mamy jeszcze jakiś event, zobaczcie, kto do nas przyszedł? Pierre! Hej Staszek, a więc twój pierwszy rok w Stardew Valley prawie się skończył, co? A jeśli będziesz ode mnie cały czas kupował nasiona, you will be twice as productive next year, będziesz dwa razy bardziej produktywny następnego roku. I mam jakieś ekscytujące wieści. I'll be selling new seeds varieties in my shop next year. Okej. Czyli będziemy mieli dodatkowy jeden nowy typ tego, co będziemy mogli kupować. Nasion w sumie, tak? Jeden nowy typ nasion każdego sezonu. Mocno spoko. Okej, no to w sumie taka zachęta, żeby grać dalej w sumie. O, czyżby jeszcze nie wszystko? Wiesz co? I wouldn't even bother trying my... Okej, nawet bym nie próbował od kogo innego kupować nasion, ponieważ Piotrek ma największej, najlepszej jakości nasiona, które możesz znaleźć gdziekolwiek. W sensie, mam nadzieję, że rozumiecie, co chciałem powiedzieć. Że najlepsze ever! Nie ma lepszych na świecie. Proszę bardzo, a jednak to dziadostwo rośnie. A myślałem, że nie będzie rosło, ale stwierdziliście w komentarzach, mówiliście mi wyraźnie, Staszek, podlewaj dalej, na pewno ci urosną, więc proszę bardzo, mieliście rację jak zwykle. Zobaczmy, Major Louis zaprasza mnie na festiwal lodu. Proszę bardzo, it's the celebration of winter. There will be snowmen, ice sculptures and ice fishing competition. Ice fishing competition, to mi się już podoba. Będziemy mogli się trochę zmierzyć w łowieniu, tak? Czyli będziemy mogli to połowić. Chyba nie wrzuciłem robaczków, więc muszę to nadrobić i lecę oczywiście do zwierzaków. Pamiętacie, że miałem zrobić test? No więc właśnie test robię, ale też zauważcie, że mamy w końcu większy. Tak, Robin zrobiła robotę i mamy, przepraszam bardzo, większą oporę. Więc będziemy mogli wreszcie kupić... Co tam można było kupić? Króliki? Kurczę, już nie pamiętam, co tam można było kupić. Ale tak, mamy małe mleko z brązowej krowy. Mamy małe mleko, pewnie znowu kolejna brązowa krowa daje małe mleko. Zobaczmy, jakie mleko daje. Widzicie? Czyli rzeczywiście wtedy miałem szczęście, że po prostu trafiłem na mleczko. Czyli standardowo jest tak jak zawsze. Czyli dostajemy tak naprawdę duże mleko, jak tylko po prostu bardzo nas krowy lubią. A okazało się, że jednego dnia lubiły nas wszystkie krowy bardziej. Dlatego się trochę zdziwiłem, że to może jakaś inna mechanika jest, ale nie. Rzeczywiście krowy lubią nas tak bardzo jak... Znaczy dają nam tak duże mleko, jak bardzo nas lubią. O, może by tak powiedzieć. Więc dzisiaj koniecznie będę chciał jeszcze zerknąć do... Gdzie będę zerknął? Będę chciał pójść, kurczę, sprawdzić właśnie, co ja mogę za zwierzaki kupić. Mam w sumie trochę kasy, więc może trzeba po te nowe zwierzaki sobie pójść. I proszę bardzo, wykopałem jeszcze przy okazji kolejną książkę. Wiem, że chyba to jest druga książka, którą mam przeczytać u Guntera, więc koniecznie będę chciał również to zrobić. O! O kurde, jeszcze jedne robaczki, ja w ogóle ich pominąłem, zapatrzyłem się na tamte, Prehistoric Handex. Okej, czyli to jest znowu rzecz, którą już mamy, tak? Znaleźliśmy nawet chyba ostatnio jeszcze jedne robaki. Boże święty, trzy robaki w jednej lokacji? Ha! Co się dzieje, szumiuknieje, naprawdę, powiem wam szczerze, nieźle. Dobra, ciekawy jestem teraz, czy będzie jakiś quest? Nie ma questa. Okej, a jak tam, jeśli chodzi o urodziny? Mogę to oczywiście sprawdzić u siebie, ale sprawdzę tu.
Dzisiaj ma Karolina urodziny. No proszę bardzo, ale w sumie... No, teoretycznie moglibyśmy coś Karolinie dać. Jakbyśmy ją spotkali. Ona pewnie gdzieś tutaj rezyduje. Jak znam życie, ona często tutaj bywa na jakimś joggingu, ale jogging akurat to chyba nie dzisiaj. Jakbym ją spotkał, mógłbym dać jej na przykład... kwiatka. Ale ametyst... Zaraz, Karolina lubi ametyst! Tak samo jak Abigail! Uuu, to gdybym znalazł Karolinę, byłoby super! Okej. To może mi się uda ją znaleźć. No dobrze, więc na początku Clint. Bo u Clinta mam trochę magmowych geod do rozciachania. Ło, co to jest? Dwarf Gadget! Ej, dużo tych elementów dla dwarfu tutaj znajduję po drodze, żeby było ciekawi. A co, jeden? Jeden mały Iron Ore. I... czy to jest coś nowego? Jasper! Nie mam pojęcia, czy Jasper już kiedyś udało mi się znaleźć. Brzmi znajomo, też wziąłem Iron Ore, żeby zrobić właśnie... żeby było śmiesznie, bo chcę zrobić Upgrade Tool, tak? I teraz trzeba zrobić Upgrade... A, o Boże, 25 tysięcy, no faktycznie. Steel Hoe zrobić sobie, nie? Mam akurat 5, zebrałem tutaj Iron Barów, 5 tysięcy, to nie jest jakaś wielka kwota. Okej, więc będziemy mieli jeszcze żelazną mutykę. Tak, no i jeszcze Gunter. Zobaczmy, czy Jasper... Tak, Jasper już kiedyś widzę, że znalazłem, ale tego artefaktu nie, więc będzie można dorzucić kolejny artefakt dla Guntera. Także dzień dobry, panie Gunter. Mam dla pana znowu nowe zabawki. Proszę bardzo. Okej. Jakiś taki ten, jakiś tutaj zabawka. Proszę bardzo, jeszcze dostałem za to jakąś nagrodę. Przecież wydaje mi się, że wszystko, co jest dwarf, to ja sobie chyba... Świetnie. Powinienem sobie tutaj układać. Jestem ciekaw, że za każdym razem... Zobaczcie, new reward za każdym razem. Jestem ciekaw, czy cały czas namnażam tę moją rzecz tam. A, robię taki mały porządek, bo tutaj chcę wszystko, co związane z tymi dwarfami, to trzymać w jednym miejscu, ale to jest chyba wszystko. Pamiętam, że jeszcze było chyba coś. A, nie. Dobra, jak coś mi się to jeszcze przypomni, że coś było od tych dwarfów całych, to może to rzeczywiście trochę jakoś uporządkuję. No ale właśnie, jakąś nagrodę mamy. Zobaczmy jaką. Co to jest? Burnt Offering. Furniture can be placed inside your house. Co? Czy ja będę mógł przywoływać jakiegoś demona? Jesus Christ. Co? Wow, co to jest? Nie chcę nawet wiedzieć. To jest dziwne, ale zobaczmy, co nowego w książkach. No dobrze, więc to jest, tak naprawdę widzicie, opowieść właśnie o krasnoludach, tak? Nazywają sami siebie Small One, co oznacza Sky People. Ludzie powietrza, ludzie nieba, tak? Niebioludzie, można tak przetłumaczyć. I to jest cała historia, że niby oni są pozostałościami po starych cywilizacjach. I to jest też tłumaczenie, dlaczego oni tak naprawdę siedzą pod ziemią, a nie na zewnątrz. Prawda? No więc w sumie taka na razie historyjka. Nic, co by mi jakby naprowadzało na jakiś trop, co robić z tym dwarfem, który siedzi w jaskini. Ale zobaczmy, co jest tutaj. Okej, więc moi drodzy, tutaj jest tak naprawdę jakby mała legenda, trochę wręcz jakiś mit, choć wręcz nawet można powiedzieć, że jakaś przypowieść biblijna może, taka specjalna, bo światło było nazywane Joba, tak? I ten Joba był jakby, tutaj jest opis, jak powstaje świat, czyli że tutaj jakieś tam mieszanie światła, jakieś wiry, potem jakaś wyrosła z tej dziury jakieś nasionko, to nasionko potem wystrzeliło po 11 dniach, wydało owoc i tak oto powstał świat. Z chaosu, nagle. Taka legenda. No ciekawie, powiedziałbym szczerze. Czy widzicie, mieliśmy legendę o powstaniu świata, o Jobie, mieliśmy prawie jak Yoga, nie? Choć bardziej Joda, chciałem powiedzieć. Mieliśmy też historyjkę o tym, jak powstali i jak w ogóle narodzili się ci krasnoludowie, można powiedzieć, czy krasnoludzi, ciężko powiedzieć. Więc teraz, moi drodzy, ja polecę do Robin, ale wydaje mi się, że ja Karolinę jeszcze gdzieś widziałam, mam nadzieję, że ją w końcu dopadnę. No, ale dopadam na razie Abigail. Abigail super, bo dam jej ametyst. I seriously love this, you're the best. Dalej mamy 8 serc. You've already given. Tak, już dzisiaj dałem Abigail gift, więc już z nią nie pogadam. Jutro ma zamiar zrobić bałwana, ale zobaczcie, mamy 9 na 10 serc, czyli w sumie jeszcze jedno serce i mamy maksa. Wreszcie mamy maksa za Abigail. No ale właśnie, gdzie jest Karolina? Jest Karolina, moi drodzy. Karolina lubi nas, zaraz zobaczymy na ile gwiazdę, czasami gwiazdkami, na ile serduszek lubi nas Karolina. Karolina, nie wiem, przypadkiem nie jest
Czy ona nie jest przypadkiem matką? Abigail jest jedno serduszko, więc teraz damy jej ametyst, który ponoć bardzo lubi. A jednak nie, you remember my birthday, nie ma serduszka. Thank you, this is great. Mam od razu 3 serca, zobaczcie. Widzicie? Jednym ametystem dogodziliśmy dwóm osobom, dwóm laskom. Jakkolwiek to brzmi. Dobrze, no więc cóż, to teraz trzeba by, jak już załatwiliśmy zabawy towarzyskie, lecieć do Robin. Nie do Robin! Kurde! Do Marni! Ja pierdzielę, znowu pomyliłem je. U Robin mogę znowu zrobić następny upgrade jakiegoś domu, a mi chodzi o to, żeby... Ja muszę polecieć dołem, nie wiem czy zdążę. U Marni mogę kupić zwierzaki przecież, ja ciągle nie wiem dlaczego je mylę. Na szczęście Marni jest u siebie, bardzo dobrze. No i możemy kupić teraz co? No jasne, to jeszcze nie są świnie, to nie są kurczaki. To są, moi drodzy... Deluxe Barn, Deluxe Coop, Deluxe Barn. Okej, Deluxe Barn. Dwie rzeczy nowe możemy w Deluxe Barn zrobić. Kupić, zrobić, posiadać. Goat, czyli koza, moi drodzy. Happy adults provide a goat milk every other day. The milk pail is required to harvest the milk. Leaves in the barn. Okej, w takim razie kupujemy kozę. Nawet nie sprawdzimy, ile kosztuje koza. Myślę, nawet nie sprawdzimy. Zaraz zobaczymy. Zaraz. To, ja chcę wiedzieć, ile będę płacił za kozę. 4000, okej, czyli teoretycznie tak jak za kurę. Przepraszam, za kaczkę. Mało nie jest, no ale sobie możemy kozę walnąć. No dobrze, no to oczywiście idzie pierwsza koza, no i teraz trzeba je ponazywać. No więc pierwszego osobnika nazwiemy kozak, bo to takie dość oczywiste, prawda? Mamy pierwszego kozaka, pierwsza koza już jest na miejscu. Oczywiście kupujemy kolejną kozę, bo nie może być tak, że koza jest samotna. Okej, drugą kozę nazwiemy... Koza Nostra. Także było ciekawiej, proszę bardzo. Koza numer 2 jest. Przy okazji mamy podgląd na farmę, że nam się coś tam porobiło. I przygotowało. I trzecia koza. Imię trzeciej kozy. Cały czas jeszcze myślę. Zaraz zobaczymy, jak ją nazwiemy. Może nazwiemy ją Metka. Żeby było ciekawiej, proszę bardzo. Trzecia koza. I na razie starczy nam 3. Bo chciałbym na przykład sprawdzić, czy kozy mogłyby się na przykład jakieś tam unga bunga i będzie dostępna kuska za darmo. Też trzeba to sprawdzić. How's the weather? Pogoda jest świetnie. No chyba lepiej tego nie mogę nazwać, więc skoro pogoda jest świetnie, to możemy teraz po prostu w tę pogodę świetnie udać się... gdzie? Teoretycznie moglibyśmy odwiedzić w końcu kopalnię dalej, tak? No dobrze, moi drodzy, 115 poziom kopalni. Czy dzisiaj uda nam się sprawdzić, co jest na samym dnie? No na razie udaje mi się szybko przejść niżej. Tu już chodzą sobie typeczki. Tu jest czerwono. Co to jest to? Czy tu przed kim będzie jakiś rubin? Tak, to jest rubin, bardzo ładnie. Ja oczywiście tutaj widzicie, że nie, że tak powiem, co nie, nie przybieram w środkach. Po prostu staram się jak najszybciej od razu zaliczyć ten samo dno. Chociaż przy okazji jeszcze może parę jakiś tworów zleje, skoro się będą na drodze mojej rzucać. Coś mnie otruło, dziadostwo pierdzielone, czerwone, małe. Draństwo glutowe. Moi drodzy, 119 poziom, czyli przedostatni poziom w kopalni. Tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co mówiliście, że 120 poziomów jest w tej kopalni. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy uda nam się dojść do samego dna i co tak naprawdę na tym samym dnie się znajduje. Okej, obroniłem się, chociaż mnie dziad już trochę otruł. O Jezu, co się dzieje? Wow. To chyba mnie truło. Wow. To chyba mnie... Ta płaszczyzna, to mnie truło. Wow. To muszę zacząć jeść. Poczekajcie, bo... Prawie, żebym na tym ostatnim poziomie lekko wykorkował. Więc teraz szybko sobie regeneruję trochę zdrowia i trochę energii. Nie chcę dopuścić do tego, żeby tutaj zginąć za szybko. Jeszcze mam jednego czerwonego frędzla. Ale to jest tylko czerwony frędzel, więc ja w sumie może zacznę... On chyba na mnie idzie niestety. Ale może go szybko dziabnę? Sprytnie, dobra. No i teraz szukamy przejścia. Kurczę, no nie mówcie mi, że ja nie będę w stanie dostać się na głęb... Tak, dostałem się na sam szczyt... Na samo dno! Tak, 11:40 jest. Zobaczmy, co mamy na samym końcu. Klucz! Zobacz, you found a school key. You are not sure what it's for, but it seems important. It's been added to your wallet. Moi drodzy, przypadkiem, czy to nie jest klucz do tej... jaskini, tej komnaty na... Przepraszam, na pustyni? Na to wygląda! Doszliśmy do samego końca. I do tego jeszcze mamy zupgrade'owany, znaczy zakończony quest. Discover the purpose of the school key. Więc wydaje mi się, że chyba wiem, do czego ten klucz będzie służył. Ale tymczasem, moi drodzy, udało nam się wreszcie
całe te tutaj kopalnie ogarnąć. Więc wracamy teraz jak najszybciej do domu i kończymy dzień. Przy okazji możecie zobaczyć, co tutaj udało mi się znaleźć. W sumie całkiem ciekawe rzeczy. Sprzedać mogę oczywiście majonez i ser. Są Omni Geody, są dwa Magma Geody. Mam jakiś Emerald, znalazłem. 63 grudki złota, więc sporo złota będę mógł zrobić z węgla, które też udało mi się trochę znaleźć. Trochę rubinów też przy okazji. Ja na razie sobie zachowuję te rubiny, bo cholera wie, czy kiedyś nie będzie jakiegoś mega super wypaśnego przedmiotu można zrobić z tych wszystkich klejnotów. Tego nie wiem, na razie sprzedawać nie muszę, bo kasy mam sporo, więc chyba po prostu teraz pójdziemy spać. Kończymy dzień, moi drodzy. Siódmy dzień zimy, niedziela, właśnie dobiegło końca. Podsumowanie dnia. A, 2600, okej, okay, nie ma jakiejś tragedii. Jasper, czy Jasper kosztuje 150, tutaj standardowo, czyli widzicie, standardowy zestaw majonezowo-serowy daje mi łącznie prawie 2000, tak? 1860 dokładnie rzecz biorąc. Nie poszedłem po grzyby, zapomniałem pójść po grzyby przez to, ale trudno, to są też, no w sumie jest to jakaś tam kasa, tak? Szczególnie jak uda nam się znaleźć fioletowego grzybka, ale zostawmy to, mamy dzień ósmy, mamy poniedziałek. Zobaczmy, jak tam pogoda. Dzisiaj w ogóle jest ten event, tak? Który muszę do drugiej po południu pójść do niego. Okej. Okay. Neutralne są spiryty na dzisiaj. I zobaczmy, jaką mamy radę. Find any tree seeds while chopping wood. You can plant those in the ground and the new tree will grow. Okej, okay, czyli rzeczywiście mogę zasadzić nasiona, które wypadają z drzew, żeby kolejne drzewo wyrosło. To akurat dla mnie było oczywiste. Właśnie to jeszcze wrócę, ponieważ ja chcę to jeszcze sobie zamontować. Cokolwiek to jest. To jest bardzo dziwny przedmiot. Ja sobie go może postawię gdzieś w cholerę, gdzieś tutaj na przykład. Nie mogę. Must be placed on a wall. A na ścianie. Okej. Okay. Bardzo to jest dziwne, to. Wygląda jak jakiś dziwny obraz, który ma przywołać demona. Ło, zobaczcie, zupełnie inaczej wygląda. Wygląda tło bez śniegu. This stashik? Karolina, coś mi tutaj wrzuciła, chyba że dlatego, że nas lubi. Parsnip zup, proszę bardzo, zupa z tego pasternaku. Pasternako zupa. Świetnie, mamy kolejny przepis do kolekcji. Mamy też kolejny rubin. Jak gdybyśmy jeszcze nie mieli mało tych rubinów, prawda? Więc bardzo spoko, tych rubinów mam już łącznie 6, więc całkiem niezły zysk. Mogę też w sumie zacząć robić już tutaj złoto też przy okazji, kolejne bary. Więc czas zająć się farmą. Zobaczcie, mamy kaczory! Wow, i pierwsze jajko kaczora udało mi się zebrać. Ale megaśnie, zobaczcie, mamy w końcu kaczki! Kaczki nam wyrosły, a ja chyba zapomniałem nakarmić. O kurde, ale lama! Zapomniałem nakarmić kozy wczoraj! Zapomniałem, że mam przecież kozy i takie po prostu zostawiłem w cholerę. O kurcze, sorry kozy! Oj, to chyba wam dzisiaj to wynagrodzę. Nie wiem jeszcze jak, ale o matko boska, idźmy zobaczmy, czy te kozy jeszcze żyją. Są kuski, młode, małe kuski. Trzeba je tutaj teraz pocieszyć bardzo, bo zapomniałem je nakarmić. Więc dobrze. Koza Nostra, okej. Okay. Koza Nostra looks sad. Jest smutna. No nie dziwię się w końcu, kurczę. Faktycznie. Faktycznie nie zadbałem o to, żeby kozy się tutaj zaczęły rozmnażać, żeby były szczęśliwe, właśnie a propos rozmnażania tu myślę, o możemy zobaczyć, zmienić nazwę. Jak kliknąłem na Allow Pregnancy, to mogłem zmieniać nazwę, to ciekawe, czyli mogę rzeczywiście je nazwać inaczej. Chcę wyłączyć wszystkim kurom możliwość, przepraszam, kurom, kurde, wszystkim krowom chcę wyłączyć możliwość rozmnażania się, a to dlatego, że chciałbym, żeby to kozy się rozmnożyły, a nie kury. Festiwal, okej, okay, festiwal się zaczął. Nie jestem w stanie trafić w krowę. Dosłownie. Dobra, nie i jeszcze chyba ta mi krówka została. Ty też masz się nie rozmnażać. Dobra, okej, to teraz trzeba oczywiście je tutaj ładnie nakarmić. No i moi drodzy, mam pierwsze, kurcze, blade jaja. Pierwsze jaja z kaczek. Jest mega spoko. Dobrze, to co teraz? To teraz powinniśmy chyba faktycznie... Jestem ciekaw, czy z tych jajek mogę robić majonez? Sprawdźmy to. Czy ja mogę to jajko tu wrzucić? Mogę wrzucić tutaj jajko. Kacze. To ciekawe. No dobrze, skoro mogę z tego robić również... No ciekawe, jak czy majonez będzie różnił się od zwykłego majonezu. To jest dla mnie bardzo ciekawa materia. Zostawię tu oczywiście jeszcze jedno jajko, ponieważ zbieram różne takie osobliwe rzeczy, wiadomo. No dobrze, a zatem trzeba teraz co zrobić? Trzeba teraz zacząć kombinować dalej.
No dobrze, moi drodzy, a zatem idziemy na ten festiwal, który do drugiej ma trwać tutaj. O właśnie, o proszę bardzo, wszedłem z koniem i koń nagle się zgubił. Okej, okay, no więc moi drodzy, mamy festiwal lodu. Widzę, że tutaj robimy chyba z... No tak, tutaj robimy coś z śniegu, tak? Czyli każdy buduje sobie pewnie jakiś taki tutaj dziwne coś. Jest też konkurs łowienia, na pewno będę chciał w nim wziąć udział. Jest Abigail. What do you think of my snow gun? Snow gun jest po prostu mistrzowski. This snow is so cold I can't feel my fingers anymore. Nie czuję palcy. I'm not very creative when it comes to snowmen. Nie jestem zbyt kreatywny, jeśli chodzi o bałwany. Także widzicie, tutaj w lesie mamy dostęp do różnych takich zabawek. Ciekawe jestem, czy mogę wejść, nie mogę wejść do iglo. Może mogę pogadać na przykład z majorem. Może jestem w stanie tu coś wygrać. Welcome to the Festival of Ice. The highlight of today's festival is the ice fishing competition. We set up this frozen lake and stocked it full of fish. Czyli ustanowili tutaj takie jeziorko, wrzucili tam rybki i można robić... Tak, i możemy, prawda, brać udział w tym konkursie. Mocno spoko. Proszę bardzo, jak zwykle Linus jest daleko od całej reszty. Iglo buildings and art I picked up from the tundra dwellers who live beyond the frozen sea. That was many years ago. An iglo makes a nice home, but it's easier to just stay in my tent year round. Okej, okay, czyli lubi iglo, ale wydaje mu się, że i tak fajniej zostać po prostu w tym, no. W swoim namiocie mój kochany kumpel Mag w ogóle nie chce brać udziału w tym festiwalu. Smutno trochę, no ale cóż zrobić, taki jego wybór. No dobrze, no to chyba trzeba wziąć udział w tym konkursie łowienia ryb. Zobaczymy, czy uda nam się coś wygrać. Oczywiście, że mam zamiar zacząć brać udział w konkursie. I don't know how to fish. No, współczuję ci bardzo, chłopie. Dobrze, no to zaczynajmy. Czy jestem gotowy? Oczywiście. Przecież mogłem wziąć te lepsze przynęty, kurczę, które, na które przepis dał mi właśnie Linus. Nie wiem, czy to byłoby przydatne, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie. Alright everyone, let's begin this year ice fishing competition. Dobra, czyli mamy jakąś tutaj, proszę bardzo, konkurs na łowienie ryb w lodzie. Spoko. I musimy znaleźć, złowić jak najwięcej ryb możliwy. Jak najwięcej ryb w 2 minuty. Using the provided fishing rods. Aha, czyli dostaniemy te same wędki. No to w sumie sprawiedliwe. You must catch your fish here from these holes in the ice. Muszę tutaj złowić te ryby, nigdzie indziej. Okej. Okay. Jesteśmy wszyscy gotowi? Zaczynajmy! Okej. Okay. Oj, co ja zrobiłem? Dobra, łowimy. Jest, dobra, no to jedziemy. Zobaczymy, czy te ryby dają się łatwo złowić, czy niekoniecznie. O, ta się trochę rzuca, skubana. Damy radę. Jest pierwsza ryba. Dobrze. W sumie nie muszę się, widzicie, rzucać. Wystarczy po prostu, że poczekam w tym jednym dołku. No i zobaczymy, ile mi się uda złowić. O kurde, to nie była ryba. Gdzie ty rzuciłeś, padawanie mały? Okej. Okay. Widzę, że tam ktoś złowił rybę. Coś nie idzie, powiem szczerze. No, dobra, jest ryba. Nie idzie jakoś super. Ale dam radę. O, prawie perfekt był. Dobra. Jest rybka. Rzuciłem za daleko chyba. Jest ryba kolejna, dobra. Chyba nie muszę zmieniać w sumie tych dziur. Na dobrą sprawę to chyba nie robi większej różnicy. Chyba, że gdzieś bąbelki zaczną się pojawiać na przykład, ale wątpię. Jest perfekcyjnie. Sru. Dobra, 3 ryby mam na koncie. Nie wiem jak konkurencja. Ale zobaczymy. Dobra, łowimy rybkę. Jedziesz, rybka, jedziesz. Staszek cię tu złapie. Proszę bardzo, kolejna ryba. No, jestem ciekaw, ile uda mi się złowić tych ryb. Zostało mi się 40 parę sekund. Kolejna ryba na horyzoncie. Jestem ciekaw, jaka będzie nagroda za złapienie dużo ryb. Pewnie jakaś, kurde, rzecz, którą można sobie wrzucić jako element, może, ubioru, albo na przykład jakiś mebel, albo coś, co można sobie może zjeść, albo jakiś gift. Cały czas mam ten złoty pumpkin, prawda, jeszcze. Nie, co za ściema, kurde, z jakimiś tutaj... Jak one się tam nazywają? Chciałem być alfonsami, ale chodziło mi o algi, oczywiście. Dobra, złowię ją! Jest, zostało mi 12 sekund, więc prawdopodobnie już mi się nie uda złowić więcej. Więc będzie 6 ryb na koncie. Jeszcze jakieś śmieci. Dawaj, rybka. Rybka lubi pływać. Kurde, driftwood, naprawdę. Koniec, jeszcze algę wyłowiłem, ale skończył się właśnie czas. Zobaczymy, czy 6 ryb mi wystarczy, żeby wygrać. Bardzo jest to ciekawe.
Jest podsumowanie. Okej. Wow, that's a lot of fish. To naprawdę mnóstwo ryb. Ten smród. Ten zapach w sumie chyba. Okej. Now for the winner of this year's ice fishing competition. Kto jest zwycięzcą? Staszek with 6... Staszek z 6 wielkimi, obślizgłymi fiszami, czyli rybami. Yeah, normalnie badass. Udało się złapać 6 wielkich ryb i zwyciężyłem konkurs. Yeah! I coś dostałem w zamian. Ło, zobaczcie, co to jest! Co to ma być? Sailor's Cup! It's fresh and starchy! Prawie stachy przeczytałem. Mamy też Dressed Spinner, Fishing Tackle, The Metal Tub and Colorful Streamers create an enticing spectacle for fish, increasing the bite rate when fishing. Increase the bite rate, okay. Barbed hook makes your catch more secure, causing the fishing bar to cling to your catch. Works best on slow, weak fish. Okay. I magnet, to jest jakaś przynęta, increases the chance of finding treasures when fishing. However, fish aren't crazy about the taste. Czyli dużo takich dodatków do łowienia, zobaczcie. Unikalnych dość. Fishing tackle. Ciekawe, czy można to sobie gdzieś dołączyć. No i mamy też czapkę. Czapkę marynarza, więc mocno spoko. Okej, skończył się festiwal. Dziękuję wszystkim za przybicie. Chyba siebie głową do lodu. Now let's release the poor fish, czyli wypuśćmy te biedne rybki. No dobrze, moi drodzy, a więc jest sukces. Zdobyłem dużo fajnych rzeczy, które będę chciał oczywiście przetestować. I can't believe I won. Well, time to head home. Nie mogę uwierzyć, że wygrałem. Ale zobaczcie. Wow. Duck majonez, czyli rzeczywiście zupełnie inny typ majonezu można tutaj dorwać. Mamy 10, więc jeszcze zdążę, widzicie, skoczyć po grzybki. Nie mam tu tutaj ani tych ryb, ani tej algi, ani nic w tym stylu, co tam mi się udało złowić. Nie będę wiedział, ile dostanę za to jajo, na dobrą sprawę, tak? I nie będę w stanie porównać tak od razu kosztu majonezu z kaczki, z jaja kaczki, niż z majonezu zwykłego jajka. Coś jeszcze chciałem wrzucić? Jeszcze chciałem mleko tu wrzucić. Dobra, no to skoro, moi drodzy, wygrałem kolejną czapkę, no to czas ją, oczywiście, nałożyć. A gdzieś w ogóle było coś takiego jak wallet. O, w ogóle farm boy, okej. Okay. Wallet, no właśnie, jest skulki. Musimy koniecznie następnego dnia po to pójść. Koniecznie, moi drodzy, trzeba sprawdzić, co tam w środku masz, kotku. Dobra, i teraz proszę bardzo, jestem piratem. Fajnie to wygląda, spoko. To co, jeszcze wrzucimy tutaj rzeczy, pójdę po grzyby i zakończymy dzień. Zastanawiam się, jak umieścić te rzeczy, bo zobaczcie, mogę sobie na przykład bait tutaj wrzucić, nie, bo tu jest normalne miejsce na przynętę. Na razie trzymam oczywiście robaczki, ale nie mogę wrzucić w wędkę żadnych tutaj rzeczy typu właśnie fishing tackle. Może ja potrzebuję lepszej wędki, która będzie miała dodatkowy slot na to, żeby te rzeczy wrzucić. Na razie lepszej wędki nie posiadam, może teraz po tym festiwalu będę mógł kupić sobie na przykład lepszą wędkę, albo gdzieś ją kiedyś dostanę. Tego nie wiem. Na razie dla mnie jest to zagadką, ale tak po prostu dywaguję, co z tym zrobić. Idziemy spać, moi drodzy, kończymy dzień 8 zimy. Proszę bardzo, podsumowanie dnia, zaraz zobaczymy, ile zarabiamy w sumie na takim jednym majonezie z kaczki. Zobaczcie, majonez z kaczki zwykły jest o wiele droższy niż złoty majonez. Czyli rzeczywiście jeszcze więcej będziemy zarabiać, oczywiście mam mniejszy zysk, ponieważ cały dzień w sumie spędziłem na tym festiwalu, pół dnia na festiwalu padło. Więc dzisiaj koniecznie przede wszystkim do Clinta musimy podejść, żeby odebrać mój cudowny sprzęt, tak? I po drugie lecimy sprawdzić, jedny klucz będzie pasował. Oczywiście ja wiem, znaczy to jest mój pomysł, tak? Nie mam pojęcia, czy tam pasuje, ale cały czas zastanawiałem się, gdzie ten, jak otworzyć tamte wrota, więc teraz mam nadzieję, że te wrota otworzą się pod naciskiem tego klucza i rozwiążemy kolejny sekret. Stardew Valley, mam nadzieję, więc czas tutaj na ogarnianie różnych rzeczy, ale jeszcze zobaczcie, że mam jakiś list. Ciekawe od kogo? Zaraz przeczytamy w takim wypadku, kto to do mnie pisze. Found some good quality stone, maybe you can build with it or something. George! George dał mi 35 kamieni. To ciekawe, kim jest George? Ja nie kojarzę tego imienia, żeby było ciekawie. To też zrobiłem taki mały manewr. Zostawiłem sobie tylko te rzeczy, które są albo właśnie nasionami, albo produktem z nasion, albo jakimś resursem, tak? A całą resztę urządzeń typu jakiś tam
miecze, przyrządy, czapki i dodatki są w osobnej skrzyni. To jest taki mały porządeczek, taka delikatna zmiana i trzeba teraz zająć się farmą. No dobrze, więc na początku idziemy oczywiście do Clinta. Szanowny panie Clint. Właśnie, odbieramy Steel Hoe, więc mamy już, proszę bardzo, teraz stalową motyczkę, która prawdopodobnie będzie robić 5 kratek rozpierduchy glebowej, że tak to nazwę. Kolejna rzecz u Clinta to oczywiście geody, na początku magmowe. No okej, spoko, copper ore, niech będzie. Do tego jeszcze coś nowego chyba. Barite. Pierwszy raz widzę chyba Barite, ale zobaczymy, czy to nie jest coś nowego. Dwa małe iridium, już mi się to podoba. Do tego coś tu jeszcze, dolomite, okej. I jeszcze coś, jedna mała sztabka złota. Nie sztabka, tylko mały or. No właśnie, czy teraz chcemy zrobić upgrade konewki? Niekoniecznie, mamy w sumie tylko 16 tysięcy. 10 tysięcy będzie nas kosztować upgrade konewki, ale na razie tego nie chcemy. Oczywiście chcemy to zrobić w zimę, żeby mieć na wiosnę najlepszą konewkę ever. Ewa! Ale wcześniej, no właśnie, przede wszystkim robaczek. Dzień dobry, robaczek. I teraz jeszcze dajemy Gunterowi w prezencie nowe rzeczy. Zobaczcie, rzeczywiście, o, to jest coś nowego, tak? Widzicie? I to jest coś nowego. Dobra, dwie nowe rzeczy i mamy nagrodę. Nie wiem teraz, ile tych rzeczy mamy, ale ostatnio mieliście mi coś koło 46. czy 47, więc może mamy już 50 elementów. Może mamy już 50 elementów tutaj, łącznie. Coś koło tego pewnie wyjdzie. Mamy też nagrodę. Nagrodą jest Obsidian Vase, czyli kolejny element wystroju, po prostu. Nic powalającego. Kapitan Staszek się odmeldowuje. Wracamy teraz, gdzie? No, z tymi rzeczami moglibyśmy na razie wrócić na farmę, ale już sprawdzałem widocznie. Ale oczywiście wcześniej wrócę na przystanek, tu jest mój konik, ale tu nie chodzi mi o konia, chodzi mi o to, żeby udać się teraz. Gdzie? Na pustynię. 500 golda to nie jest jakaś wielka kwota. Ale bardzo ciekawi mnie, czy ten klucz będzie tam pasował. Są robaczki, dwa robaczki nawet, zobaczcie. Dwa sety robaczków, na dzień dobry. Więc na początku oczywiście, żeby budować napięcie, pójdę pozbierać wszystkie rzeczy. Budować napięcie albo budować pod łokciem. Haha! Sobie pojechaliśmy suchareczkiem, bo sucho jest, zobaczcie, jest sucho, mało wilgoci, więc lecimy sucharem, żeby pasowało do klimatu. Więc chciałbym to oczywiście powydobywać, pozbierać, co jest możliwe, bo oczywiście na darmo to nie przychodzę. Proszę bardzo, więcej robaków będzie! Dlatego mamy pierwszą zagubioną księgę. Drugie robaczki dają mi glinę. Tu mamy jeszcze kokos, tym dalej nie wiemy co zrobić, ale może kiedyś się dowiemy. I chyba... Jezu, ile tych robaków, zobaczcie, tu są aż 3 robaki! 5 robaków w jednym miejscu, druga książka. Co tu się dzieje? Robakarium. Normalnie robakarium. I trochę gliny. Dobrze, no to robaczy, jeszcze więcej robaczków jest? Nie widzę. Moi drodzy, przeszedł ten moment, w którym sprawdzamy, czy te drzwi można otworzyć. Widzicie, to też jest czaszka. Tak! You insert the skunk in the keyhole, it's a perfect fit! O kurde. Wow, czy... Zobaczcie, kolejna pustka... Co? Gdzie? Z czym? Jak? W ogóle co? To nie jest ostatnia... Ja myślałem, że to koniec kopania. A tu nic bardziej mylnego, moi drodzy. Następne mamy tutaj, zobaczcie. Kopalnię, w którą możemy znowu wchodzić jak najgłębiej. Proszę bardzo. Ho, ho, ho. Czyli teraz będę musiał udawać się, kurczę, 500... 500 golda, co to jest? 500 golda, że będę musiał płacić. Wow, chcę tam dojść. 500 golda musiał płacić za każdą wyprawę tutaj. I już nie ma żadnego, że tak powiem, szybkiego skrótu tu. Wow, wypadły małe gówna! O kurde! Ja tak mówię, co mnie atakuje? A tu małe gówna na mnie zaatakowały. O Boże! Oj, chyba nie chcę więcej niszczyć. Dobra, spadam stąd. Chyba nie chcę więcej niszczyć tych wielkich gnid. Jezus Mar, jak mnie atakowały, zaatakowały parszywe, fioletowe dziady, ale iridium or z nich wypada. Zobaczcie ile... Nie jestem w stanie przejść dalej teraz chyba. O, co to za dziadostwo? Wypad? Co to jest? O ludzie, zobaczcie. Za ile? Fuck. Za ile to waliło, ja ledwo żyję, już spierdzielam stąd w cholerę.
Nie jestem w stanie, zobaczcie, dojść do tych sekretów, ponieważ mnie coś zaatakowało i już ledwo żyję. Dobra, wyjdę i wejdę. Znaczy, wejdę i wyjdę. Dobra. Czuję się silny jeszcze. Nie mogę zadać mu obrażeń. Nie. Fuck you! Odejdź! Dam radę? Ja nie mogę tego zabić. O, skubaniec taki odporny. Chyba się tam nie dostanę. Dobra, czyli tu jest od cholery niebezpiecznie, moi drodzy. Jak sami widzicie, ja pierdzielę te kopalnie. Jezu, ja ledwo żyję. Ja nie byłem przygotowany na zmasowany atak fioletowców. Odejdź! Mówię ci, odejdź! O nie! Moi drodzy... I tak oto... Po raz pierwszy padłem! Łożesz, kurde jaka lama! To jest właśnie to, mogłem zjeść sobie chociaż trochę czegoś, mogłem zrobić cokolwiek, teraz mnie gdzieś znajdą. Easy now, take it slow. Someone found you unconscious and battered. I had to perform an emergency surgery on you. Okej, musiałem przejść operację. Bądź następnym razem ostrożniejszy. O kurde. 1000 golda poszło. I've lost 18 items from my backpack. 18 przedmiotów straciłem z mojego backpacka. Jezus Mary, ale jakich przedmiotów? Różnych przedmiotów? O kurde. No, moi drodzy, powiem szczerze, że to jest naprawdę kategoryczna strata. Ja miałem... O Boże! Co się wydarzyło? O kurde! Czy wy widzicie te straty? One są niesamowite! Straciłem przede wszystkim... Dlaczego tu nie mam... Co ja tutaj zazwyczaj miałem? Czy tutaj miałem jakiegoś... narzędzia? Zaraz... Czego mi tu brakuje? Brakuje mojego zajebistego miecza! Serio! O nie, ja nie mogę sobie pozwolić na to, że ja straciłem tyle ważnych rzeczy. I cały węgiel, i całe złoto... Nie! Czy jak ja teraz wczytam dzień, to... gra mi zapisze od samego początku? Powiem wam szczerze, ja nie chcę grać z takimi rzeczami. W życiu już nie będę ryzykował utraty... ryzykował tak bardzo, jak ryzykowałem teraz. O nie, moi drodzy, ja chcę resetować grę. No, na szczęście ładowanie gry daje radę, zobaczcie, mam z powrotem wszystkie swoje rzeczy. Tylko będę musiał przejść przez cały proces jeszcze raz. Nie mogę ryzykować straty tak ważnych, kluczowych przedmiotów jak chociażby, kurczę, mój mieczyk. Wiemy już, do czego nam służy ten klucz, więc pozwólcie, że ja teraz oczywiście spróbuję jak najszybciej przejść przez to wszystko. Sprawdzę tylko, czy to się nic nie różni, ale wydaje mi się, że wszystko będzie tak samo, więc wrócimy z powrotem za chwilę do tej jaskini na pustyni. Zobaczmy teraz, czy przypadkiem z tych geod nie będą wypadać inne rzeczy, ale wydaje mi się, że chyba gra pamięta dokładnie, zobaczcie, gra dokładnie pamięta, co w tych geodach było. To jest sprytne, że nie ma takiego elementu, że moglibyśmy załadować grę od początku i będą wypadać zupełnie inne rzeczy. Zobaczcie, te geody dokładnie wyrzucają to samo, co zdobyliśmy. A zatem, widzicie, wszystko jest pięknie zaplanowane. Nie da się oszukiwać gry, ładując gry od początku. Prawda? Tak samo tej robaczki, proszę bardzo, będą. Więc jak znam życie, tak samo będą na pustyni mnóstwo robaczków. I wszystko zostanie tak samo i nie można nic tutaj oszukać. To mi się w sumie bardzo podoba, więc tu oczywiście idę po nagrodę i zasuwam. O, pięknie, mam reward, zabieram reward i wracam na pustynię. Moi drodzy, jesteśmy z powrotem i już mnie atakuje dziadostwo. Wow, z dwóch stron? Naprawdę? Na dzień dobry już taki atak? Jezus Maria, tu jest naprawdę cholernie niebezpiecznie. O, Jesus, co tu się dzieje? Z tych piasków może coś na mnie wyjść jeszcze, żeby było ciekawie, jak znam życie. Proszę bardzo, od razu rubin. Widzicie, inaczej wygląda cała tutaj, całe to miejsce. Okej, mysterious key. A, czyli już nie mam nic, żadnego wpisu na temat tego, gdzie wsadzić, proszę bardzo, ten... Ciekawe, że nie można ich dobić nawet. Gdzie wsadzić ten klucz? Widzę, że jest... Dobra, jest tutaj jakiś... No, jak on się nazywa? Jest grzybek. Dobra, no to chyba trochę poeksplorujemy, tylko tak w ogóle z bezpiecznego najlepiej miejsca. Bo te widzę, że szmergle chyba tak średnio mnie lubią i średnio da się ich zabić. Może bombą da się ich anihilować na przykład, to byłoby ciekawe. Ale muszę bardzo o Omnigeoda, bardzo uważać na to, co tu się dzieje, bo tu jest naprawdę cholernie niebezpiecznie. I muszę w razie czego trzymać się blisko wyjścia.
Wow, 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 znowu mnie atakuje gówno! Co to? Skąd to się wzięło? Jezus Maria, jak to mi szybko zadaje... Znowu mnie trafiło! Jesus, już ledwo żyję! Ja nie wiem, co ja tu będę musiał... Ja tu chyba, żeby tutaj zaglądać, będę musiał się jakoś ładować, nie wiem... Brać jakieś pożywienie, które od razu mi chyba zregeneruje całe życie. Ja tu w ogóle nie jestem w stanie się tak naprawdę bronić. Leave the mind, do nothing. Nie no, oczywiście, że do nothing. Ja tutaj cały czas chcę jeszcze chodzić. Sprawdzać, ale naprawdę niebezpieczeństwo jest harde. Jest przejście niżej. Drugi poziom, spierdzielam. Okej, to jest ta gnida. Ale teraz pytanie, czy chcemy się z nią spotyczkować, czy może niekoniecznie. Dobra, spróbujmy chociaż raz zawalczyć z nią. Okej, odbiłem ją. Ale ledwo żyję już. O nie, dobra, nie, ja nie chcę ryzykować drugi raz powtarzania całego dnia. To byłoby masakrycznie słabe. Gdzieś tutaj najem, żeby mi nic przy okazji nie zaatakował i chyba po prostu stąd spierdzielam. Dobra, uciekamy stąd w cholerę. Mimo, że tam znowu coś atakowało, więc ja po prostu nie chciałem ryzykować. Dobra, czyli wiemy, że tam jest cholernie niebezpiecznie. I pytanie, czy jestem w stanie jakkolwiek wpłynąć na to, jaki mam tutaj odporność. Mam tylko plus 4 do defensa. Teoretycznie niewiele mogę robić, żeby sobie upgrade'ować jeszcze bardziej ten defense. Może bronią jestem w stanie sobie ten defense na przykład upgrade'ować, albo nie ma żadnych strojów, są tylko buty, żeby było ciekawiej. I to tylko buty determinują to, jak jestem odporny. Ewentualnie może jakieś są jeszcze pierścienie. Tu naprawdę trzeba cholernie uważać i naprawdę brać ze sobą pożywienie, które nas bardzo dobrze leczy. Ja sobie trochę rzeczywiście tych rzeczy tutaj zebrałem, widzicie, ale no, na pewno nie chcę ryzykować drugi raz, żeby tutaj wyciągnąć kopyta, więc wrócę tu, nie wiem kiedy, za parę dni może. Jeszcze zdążyłem przyjść do Clinta, ponieważ mam przecież jeszcze te dwa omnigeody do rozbicia. Dwie omnigeody, Moodstone! To ciekawe, to jest coś nowego, czego nie mam. Oj, 10 tych Iron Orów, czyli widzicie, czyli zyski z tych omnigeodów są coraz większe. I mamy tutaj nową rzecz dla Guntera i przy okazji jeszcze jak będziemy u Guntera, to przy okazji poczytamy sobie te nowe książki, bo dwie nowe książki mamy w końcu, nie? Więc może coś ciekawego uda nam się jeszcze doczytać. Na początku, oczywiście, donatujemy ten dziwny kamyk. Proszę bardzo, mamy nagrodę za to kolejną. Wow, kolejna nagroda, więc może czasami nagrody są związane z liczbą artefaktów, a czasami z konkretnym artefaktem. Być może, nie wiem. Ciężko powiedzieć jednoznacznie. Ale na to wygląda. Najpierw odbierzmy nagrodę. Zobaczmy, co jest tą nagrodą. Bear Statue! O, teraz statua niedźwiedzia. Boże, ile mam tych rzeczy teraz. Całe moje mieszkanie będzie w tych różnych statuach i takich zabawkach. Zobaczmy kolejną książkę. Okej, czyli mamy informację na temat małżeństwa, czyli potwierdza się wszystko to, co widzieliśmy i to, co mówiliśmy w komentarzach. Czyli na początku oczywiście musimy się bardzo lubić, potem musimy dać bukiet, potem musimy zdobyć Mermaid's Pendant, który pojawia się od ducha starego marynarza, który się pojawia podczas deszczu, co już go spotkaliśmy, tak? No i oczywiście po ceremonii ślubnej zamieszka razem ze mną. Oczywiście trzeba też dawać gifty po orzenku. Trzeba o tym pamiętać. Następna rzecz to jest The Fisherman Act 2. A więc tutaj mamy legendę na temat legendy, czyli legendarna jest jakaś ryba i tutaj jest opowieść o tym, że 3 dni, 3 noce ktoś tam łowił tę rybę i ktoś pyta, czy kiedykolwiek, ktokolwiek będzie mógł ją złapać i tak, będzie mógł, jeżeli będzie mistrzem łowienia, wszystkie rzadkie ryby złapie wcześniej i zje odpowiednie pożywienie. Wtedy jest szansa, żeby złapał tę legendę. Rozumiem, że to jest coś bardzo trudnego do zrobienia, więc chyba nawet nie będę ryzykował, nawet nie będę próbował chyba, kurczę, do tej legendy się zbliżyć, nawet o krok, bo to może być rzeczywiście trudne. A tymczasem, moi drodzy, ja chyba wrócę sobie po prostu na farmę i zobaczymy, co jeszcze dzisiaj możemy zrobić. Może pójdę do lasu, bo dawno by w tamtym lesie obok maga nie było. Przy okazji jeszcze wpadnę do maga, bo mam dla niego prezent, tak? Jak już lecę do tego lasu, to oczywiście nie mogę obejść się bez tego, że... Znaczy, głupio będzie zostawić maga w potrzebie. Proszę bardzo. Okej, mamy teraz już 2 serduszka, czy więcej będzie? 2 serduszka, okej. I have much work to do. No zobaczmy, czy możemy sobie już tutaj wejść. Nie. Okej, tylko tym, którym ufa, czyli prawdopodobnie 2 serca to za mało. Może od 4, może od 6, od 8 może? Cholera wie, ile trzeba tych serc nabić u maga, żeby on nas lubił.
na tyle, żeby nas wpuścić do tego swojego tam mrocznego miejsca pełnego sekretów kolejnych, tak? Dobrze, no to ja sobie to teraz polecę tutaj do lasu, bo chcę zrobić trochę hardwooda tutaj, ogarnąć i wszystkiego, co jest tutaj do zdobycia. Tutaj na pewno już mi te slimy nie za bardzo przeszkadzają. One mogę je bardzo szybko zniszczyć. Widzę, że są jakieś kolejne robaczki. Zobaczmy, jak tam robaczki. O, kolejny klej, czyli teoretycznie na pewno będę musiał zbudować kolejny silos, bo niebawem skończy mi się już miejsce znowu. A mam teraz, zobaczcie, 7 ptaków, powiedzmy sobie szczerze, i 7 jeszcze innych zwierząt. Jeszcze jedne robaczki. A to oznacza, że faktycznie może za chwilę być strasznie brak mi miejsca. Jeszcze jedne robaki. Brak mi miejsca na hej, czyli na siano. Mogę oczywiście je przynosić sobie ręcznie, ale dobrze mieć również pod ręką, w sensie tam, w tym miejscu, żeby nie latać ciągle jak głupi do domu, albo trzymać cały czas hej ze sobą, czyli siano. Więc widzicie, wrzuciłem sobie tutaj ten wazon, wrzuciłem tego wielkiego niedźwiedzia, który zajmuje mi po prostu pół mieszkania. Z kubańsku wielki jest ten niedźwiedź. Idziemy spać, moi drodzy. To był naprawdę ciekawy odcinek, w sensie ciekawe rzeczy działo się przez te 3 dni. I mówią, kurczę, że zima będzie nudna. Zima ni cholery nie jest nudna, moi drodzy. Dużo rzeczy się dzieje, jakieś nowe jaskinie, kurde, tam się zapodać, to będzie jakaś masakra. Będę musiał rzeczywiście brać jakieś pożywienie, które i o wiele bardziej przyskilować w tamtych jaskiniach i zadbać o to, żeby mieć jakieś żarcie, które przywraca mi rzeczywiście dużo energii. Mam trochę tego w mojej lodówce, więc będę musiał o to zadbać. Tu zobaczcie, takie rzeczy jeszcze udało mi się powrzucać. Ser, majonez, żadnego majonezu skóry skaczki tym razem nie ma, ale to już niebawem i tak będzie. Jakieś zarobki zawsze podstawowe są. Widzicie, grzybki udało mi się zebrać, pamiętałem, choć z nich teraz tak naprawdę wielkiego zysku nie ma. W każdym razie ja wam dziękuję za kolejny odcinek ze Stardew Valley. Trzymajcie się, wielka piona, do zobaczenia w kolejnym epizodzie już niebawem. Cześć!